Zadanie mamy takie. Talerz Weroniki jest podzielony na trzy części równej wielkości. Weronika położyła wszystkie swoje brokuły na jednej części. I pytanie brzmi: Jaką część talerza Weroniki zajmują brokuły? No to po kolei. Weronika je obiad na talerzu, który ma trzy równej wielkości części. Na jednej takiej części Weronika nałożyła sobie brokuły. Jaka to część talerza? Żeby łatwiej sobie to wyobrazić, Narysujmy talerz Weroniki. Nie wiemy, jaki ma kształt czy jest kwadratowy, czy okrągły. Powiedzmy, że talerz Weroniki ma kształt prostokąta i podzielmy go na trzy części równej wielkości. Nie jest to oczywiście rysunek dokładny, ale wiadomo o co chodzi. Talerz podzielony na trzy równe części. No i wiemy, że nałożyła sobie brokuły na jedną z tych części. To są brokuły, mają kolor zielony i zajmują całą jedną część. I pytamy, jaką część talerza zajmują brokuły. Część całości określa ułamek. Ułamek, który w liczniku, czyli na górze nad kreską ułamkową, ma liczbę, która mówi, ile części zajętych jest przez brokuły, czyli będzie to 1. A mianownik określa, ile jest wszystkich równej wielkości części. Wiemy, że są trzy części równej wielkości, czyli odpowiedź brzmi, jedna trzecia brokuły zajmują jedną trzecią talerza Weroniki jedną z trzech równych części.